Hello, hello, hello. Włączyłem się wcześniej, parę minut, żeby zdążyli ludzie dojść. Może ktoś powie mi, czy słychać. O, ktoś jest. Jak mnie słychać? Bo sobie podłączyłem taki mikrofon. I zastanawiam się, jak jest z dźwiękiem. Cześć, Angelika. Widać i słychać? No to wspaniale, to ja się cieszę bardzo. Słuchajcie, jak chcecie brać udział w medytacji, a jesteście online, to znajdźcie sobie wygodne miejsce. Tak, żeby się zrelaksować i żeby móc sobie siedzieć w takiej tej wedle czasu organizacyjnego. Zaczynamy za 5 minut. Więc teraz sobie posiedzimy tak po prostu, bo to też jest fajne siedzenie. O, i deszcz zaczyna. Dolores. Cześć, cześć Kamila. Angelika Kamila, Dolores. Dolores Elk. No. Także słuchajcie, no teraz będzie medytacja cykliczna 11 każdego miesiąca. Takiego wydarzenia Love Yourself. Co jest fajne. Fajne są takie wydarzenia Love Yourself. No, także znajdźcie sobie miejsce. A zaraz jeszcze powiem dokładnie. O, Madzia, cześć. O, Justysia. Cześć, cześć. Wasze książki są już w drodze, dziewczyny. Magda i Justyna. Obie do Anglii. Także dwa dni temu chyba, albo 3 dni temu je wysłałem, nie pamiętam, we wtorek. Także wasze książeczki są w drodze. Z wpisami. Coś tam napisałem, nigdy nie wiem, co piszę. Ale ładne rzeczy są, fajne. Fajne, fajnie płynie, jak piszę te dedykacje. Specjalnie sobie tak zrobiłem, żeby jedna strona tej książki była przeznaczona na to, co tam chcę napisać o sobie. No, będziesz czekała, bo ostatnio do Anglii szła prawie 2 tygodnie książka. Ale wysłałem poleconym, w razie co mam ten. Mam świstek gdzieś. Mam gdzieś świstek. No, to jeszcze mamy 3 minutki. Dostosuję się do tego. Dostosuję się do tego. No. Uroki Brexitu. No, miałem w ogóle, musiałem jakąś deklarację wypełniać, co jest w środku. Także. No, gdybym, nie wiem, ale tak, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Jak się dzisiaj w ogóle czujecie? Mamy jeszcze 2 minutki, to możemy trochę sobie tak pogadać. Bo od wczoraj tutaj jest burzowo cały czas i takie ciśnienie uderzyło normalnie, że jakby to ciśnienie, to uczucie w głowie tego ciśnienia. To trochę trudno jest zrobić cokolwiek fizycznie, a mam tutaj takie parę działań na zewnątrz, ale powoduje to takie ciśnienie w głowie, że fajnie się siedzi w ciszy takiej. No. Także tak to wygląda. 2 minutki. No zobaczymy. Słuchajcie, może wam się udostępni. A ty, ja mogę przecież udostępnić. Teraz specjalnie komputer jeszcze odpaliłem. Też, ale w duszy słoneczko. No dobrze, w duszy zawsze jest słoneczko. A, kopiuj link. Ty, to ja to udostępnię normalnie gdzieś tutaj bardziej. Jak mam zaraz to zrobić? Jeszcze minutka. Pam, 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 pam. Jeszcze minutka. Tutaj wrzucę na swoją grupę.
ochota. No, tu wczoraj tak słońce, słońca, później tak runęło, że uff, to dzisiaj trzyma. Znaczy nie, no było słońce, ale burzowo jest. Dobra, gdzie są te moje grupy? Boże, przydałby mi się jakiś człowiek, co ogarnia te wszystkie rzeczy. Wydarzenia, świadoma obecność, lot sokoła. No, udostępniam. O, cześć Ela, cześć Ania. Dobra, utwórz post. Wklej. O, 11, no to kochani, idealnie. 11. Jak chcecie, to udostępniajcie. Śmiało. Dalej. I witam no teraz już oficjalnie. Witam bardzo serdecznie. Serdecznie, lubię zmieniać słowa. Serdecznie. Witam na cyklicznej, jakże cudownej, cyklicznej medytacji, którą Asia Dyrkacz zapoczątkowała. I jej Super Role Models. No to jest cudownie. Szczególnie jeśli są takie dystraktory, to obserwować siebie i swój umysł do tych dystraktorów i wyjść z tego i umieć znaleźć tą ciszę w sobie, do której teraz będziemy schodzić w trakcie właśnie takich dystraktorów, to jest fajnie. To jest piękny nauczyciel. Także chwała dudniącym ścianom Justysia, bo może to fajnie tak naprawdę dać takie spojrzenie, jak bardzo umysł chce obarczyć to dudnienie za ścianą, a ile tak naprawdę blisko i potrzeba nam jest to, żeby nie zwracać uwagi na tamto, tylko przekierować tą uwagę do środka. No, ale co chciałem? Chciałem jeszcze powiedzieć, że jest to, tak już wspominałem, comiesięczna, 11. 11 każdego miesiąca Love Yourself, czyli ja siebie lubię. Ja siebie lubię. No i na tych, i tu prowadzę spotkania właśnie z medytacją i bardzo jestem wdzięczny, że zostałem do tego zaproszony i że biorę w tym udział jakby od samego początku, czyli od 11 listopada zeszłego roku. Bardzo ciekawa data dla mnie, jeśli chodzi historycznie, patrząc w ogóle na różnego 11 listopadowe, ale to już przeszła historia jest, nieistotna. To witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do tego, żebyście sobie znaleźli takie miejsce, po prostu swobodne miejsce, na ten czas tej pół godziny, może dłużej zobaczymy, może się popłynie coś dłużej. Jest zaplanowane pół godziny wedle tego. Tak czy siak możemy sobie siedzieć ile chcemy, także znajdźcie sobie takie miejsce, gdzie będzie w temu ciału wygodnie. Chciałem powiedzieć i mówię to, pamiętaj Sokół, do tego, że medytacja ma być wygodna, to nie musi być jakaś specjalna pozycja, to ma być, ciało ma mieć wygodnie. Tak, żebyśmy mogli czuć to ciało. Ciało ma mieć wygodnie, nie musi być jakaś specjalna ten. Zadbaj tylko o komfort, żeby jak najbardziej móc się skupić właśnie na przestrzeni ciała i tej przestrzeni, do której będziemy wchodzić głęboko. A to, co jest na zewnątrz, to sobie niech tam się wydarza. Niech tam się wydarza, niech tam się dzieje, niech tam się robi, co się robi. Taka jest tego natura. A my jesteśmy w środku tego całego wydarzenia. To ta świadomość sprzed tego ja, które nawet wypowiada to, jest cały czas obecna. I teraz sobie będziemy nurkować do tego. Także pierwszym takim krokiem to jest sobie siąść, rozejrzeć się. Powiem Wam, że to rozejrzenie się i uświadomienie sobie tego miejsca, gdzie się jest, gdzie to ciało przebywa, już jest takim wow.
I sam nawet jak siadam, żeby siebie przywrócić właśnie do tej obecności, to widzę, że często siedzę, dotykam, patrzę, a mój umysł już jest tutaj, dzisiaj coś będziemy robić, tu już ten, tu stamtąd, stamtąd, już plany, już projekcje, plany, plany. No, ale jakby ten moment teraz, jest tak, a nie inaczej. Dlatego zrelaksujmy się w tych wygodnych miejscach. Zrelaksuj się, poczuj swoje ciało. Możesz zrobić też tak, takie ćwiczenie na umysł z uważnością, że po prostu tak jak patrzymy wzrokiem na coś, co jest przed nami, to spróbujmy przekierować ten wzrok, tak jakbyśmy zmieniali ostrość kamery i tak po prostu nagle do siebie tak cofnąć, żeby nagle poczuć się w środku i spójrzcie poprzez pryzmat serca, tak jakby oczy, końcówki nerwowe oczu zakręcały do serca. I wtedy jakby wychodzi się ze znaczeń i się po prostu patrzy. I bądź tym patrzeniem tak naprawdę, nie patrzącym, nie widzącym, ale bądź tym patrzeniem, bądź tym obserwowaniem, żeby wyjść z tej tożsamości. O to w tym wszystkim chodzi, żeby wyjść z tożsamości i po prostu być widzeniem, być siedzeniem, być mówieniem, żeby tam nie było tej tożsamości widzącego, mówiącego, czy innego ego. Także zaobserwuj tą przestrzeń w sobie. I po prostu teraz sobie bądź, zrelaksuj się i bądź, poczuj swoje ciało, zobacz tą przestrzeń, która jest. Cofnij tą uwagę do siebie, do serca. Możesz też, jeśli jest to dla ciebie przydatne, zamknij oczy albo po prostu opuść delikatnie oczy, tak żeby ten wzrok, ta uwaga zawiesiła się gdzieś, nie wiadomo gdzie, żeby ta przestrzeń była rozproszona dookoła i żeby tylko czuć tą obecność w sobie. Czuć tą obecność w sobie. I weź głęboki wdech tej rzeczywistości obserwowanej do środka siebie. Odnajdź uwagą ten punkt, gdzie spotykasz się, gdzie doświadczasz tego momentu, do którego ten oddech przychodzi, gdzie ten oddech spotyka się z Twoją obecnością. Zatrzymaj się na moment. I wypuść, swobodnie wypuść, niech wypłynie to z ciebie, niech to wszystko z ciebie po prostu wypłynie. I sobie tak chwilę w tym oddechu pobądźmy. Wdech do środka siebie, głęboko do środka siebie. Uświadamiasz sobie, że po prostu jesteś i spotykasz się w tym ciele z tym oddechem. I oddajesz, oddajesz. I wdychasz całą przestrzeń, która cię otacza dookoła, przestrzeń miłości. I możesz sobie wyobrazić, że cała ta rzeczywistość i ten oddech spotyka się w takim centralnym punkcie gdzieś w tobie. Jest to taki punkt, dzięki któremu możesz zaobserwować wszystko. Punkt obecności. To jest jak takie słońce zawieszone w przestrzeni, które rozświetla przestrzeń. I ono jest w tobie, w środku ciebie, w środku tego ciała, w środku obecności, w środku jaźni. I skup uwagę na tym punkcie, który doświadcza tego wszystkiego, co jest na zewnątrz. Tego punkt i taki wybuch poszerzenia, wybuch poznania.
i zejdź, cofnij się uwagą do tego punktu w sobie, gdzie tylko ty, tylko ty, tylko ty jesteś centrum wszechświata, centrum całego stworzenia. I oddechem bądź w tym. Niech każdy wdech i wydech przywraca cię do tego punktu. Niech ten oddech sprowadza cię w to miejsce, gdzie w ogóle występuje coś takiego jak wola oddychania, wola bycia tutaj, wola tej medytacji, wola spotkania się, ten wybór, żeby się spotkać. I po prostu bądź. Po prostu bądź w miejscu, gdzie nic nie ma. A w tym nic nie ma, jesteś po prostu obecny. I z punktu tej obecności obserwuj po prostu wszystko, co się wydarza. Jeśli uwaga twoja, umysł idzie gdzieś tylko na zewnątrz, w jakieś myśli, w jakieś obrazy, i to zobacz, gdzie ty jesteś. Czy cię wciąga ten obraz i wciąga cię ta historia, która się pojawia za tym, która za tym idzie? Jeśli zauważasz, że cię wciąga, to już samo zauważenie powoduje to, że już chcesz i z powrotem stajesz się tą obecnością, tym centrum. I to, co się dzieje na zewnątrz, nie ma znaczenia i nie jest w ogóle ważne. To się wydarza, przychodzi i odchodzi. I po prostu bądź. Po prostu bądź. Bądź świadomy tych wszystkich warstw, tej całej przestrzeni, która jest doświadczana z tego centralnego punktu woli twojej o byciu w tej przestrzeni. I po prostu cały czas bądź. Niech ten oddech cały czas przywraca cię do środka siebie. Jeśli pojawią się jakiekolwiek trudności w tym, że ta uwaga wychodzi poza ciało, to je poczuj. Poczuj je na moment. Poczuj na moment, niech ten dotyk chociaż cię nawet przywróci tutaj, jeśli cokolwiek się dzieje, że cię odsuwa na bok. Możesz się dotknąć też tutaj w okolicy serca i wspomóc sobie tym dotykiem zejść do tej przestrzeni serca, do tego centralnego punktu obecności w tym ciele.
po prostu bądź, bądź, bądź w tym spokoju, w tej obecności. I wdech, i wydech. Bądź po prostu świadkiem całego wydarzenia, które jest. I obserwuj wszystko, co się pojawia. Zauważaj, bardzo świadomie zauważaj, co się pojawia. Może się pojawić, tak jak teraz się pojawia u mnie, takie ciepłe miejsce po środku klatki piersiowej. I nie przywiązuj do tego wagi, po prostu zauważaj, że się to pojawia. Obserwuj uczucia, które się pojawiają. I po prostu bądź w tym wszystkim. Bądź. I wdech, i wydech. I kiedy oddychasz i spotykasz się z tym oddechem w środku siebie, zobacz, czy jest tam wdzięczność za sam fakt, że jesteś. I ta wdzięczność, niech ona rozlewa się z wydechem po całym twoim ciele, niech ogarnie całą tą przestrzeń. To słońce, ten punkt, który jest źródłem istnienia, ta wdzięczność, która wychodzi na zewnątrz, ona się rozlewa po ciele. I z każdym tym świadomym oddechem ta przestrzeń się poszerza i otwiera. To światło rozlewa się po tobie, rozlewa się po ciele. I tylko zauważaj, że to się zadziewa. Jak te wszystkie zewnętrzne warstwy zaczynają odpuszczać i zaczynają płynąć sobie po prostu. Płynąć sobie, płynąć. Ciało, energia w ciele zaczyna płynąć swobodnie. Puszczają wszystkie napięcia. Puszczają wszystkie napięcia. A ty oddychasz, jesteś i tylko i wyłącznie zauważasz ten przepływ energii. Jak to wszystko się po prostu dzieje. Jak poprzez samą obecność wraca harmonia i przepływ.
I wdech. I z wdzięcznością wydech. I niech Twoja wola, Twoja intencja bezustannie przywraca tą świadomość bycia, bo to jest wybór, Twój wybór, aby być obecnym. I cokolwiek się nie dzieje na zewnątrz, w takiej łagodności, wracaj do siebie. Wracaj do źródła obecności, która jest w tobie. I cokolwiek się nie pojawia w ciele czy na zewnątrz, traktuj to bezosobowo, czyli bądź czuciem, a nie czującym. Bądź bezosobową obserwacją. I dawaj temu to światło, którym jesteś, światło świadomości, światło miłości. Które wydobywa się z samego centrum Twojej istoty, Twojego bycia. To Bóg, który jest obecny w Tobie, w tym momencie, tu i teraz. I trzymając tą uwagę na sobie, na centrum siebie, otwierasz tą bramę do tej zewnętrzności i przez tą bramę wlewa się to światło. I rozpuszcza wszystko.
I po prostu cały czas, bezustannie bądź. Wszystko jest okej. Jesteś obecny zawsze. A ta obecność nie ocenia. Więc jeśli pojawia się cokolwiek w tobie, co mówi, że nie jesteś obecny, że nie udaje ci się, to jest tylko i wyłącznie umysł. I nie wchodź w jego gierki, po prostu zauważ, że jest. I tyle. I każdym oddechem odświeżaj, odświeżaj, odświeżaj każdy tu i teraz. I wdech, i wydech. Ciało i ta przestrzeń wokół doskonale sobie radzi. Bez Twojej uwagi. Po prostu jesteś w samym centrum tego wszystkiego i obserwujesz, jak to się wydarza. Wszystko przychodzi razem z wdechem i z wydechem odchodzi. I niech ten wydech też oczyszcza wszystko, co jest zbędne, co jest niepotrzebne, nieistotne. Niech to się po prostu dzieje. Niech płynie.
Oddech. Cały czas. Cały czas. Płynie. Nie stawiaj oporu niczemu. Jeśli są jakieś emocje, niech sobie one płyną. Po prostu płyną. I obserwuj to w tym oddechu, jak one są. Przyszły i pójdą. Jakiekolwiek emocje by nie były, pozwól im płynąć. Pozwól im płynąć. Nie stawiaj żadnego oporu. Bądź tylko obecny, bądź tylko obecna. A życie niech płynie. Płynie, płynie, płynie. Poprzez Twoją obecność wszystko, co ma się uzdrowić, się uzdrawia. Nie stawiaj temu oporu, niech sobie płynie, niech sobie płynie.
teraz proszę cię, wyobraź sobie, że z tym wdechem zaciągasz energię z ziemi, która przez stopy, przez nogi, przez miednicę, przez kręgosłup wędruje do góry na wysokość serca i z wydechem rozchodzi się po ciele. I niech ta energia ziemi osadza cię, osadza twoją obecność w tym ciele, w tym doświadczeniu tu i teraz, któremu już nie stawiasz żadnych oporów. I poczuj, jak ta energia płynie przez ciebie, z twojego serca na zewnątrz, na doświadczenie twojego życia, na ten wszechświat, na tą planetę. I teraz następny wdech pociągnij tą energię od góry, która przechodzi sobie do serca i rozlewa się, rozlewa się. I w twoim sercu łączysz ziemię i niebo. Łączysz wszystko to, co podzielone, i spotykasz się w tym jedności serca. I świecisz jak słońce wszechświata. I po prostu jesteś. Jesteś i trwasz. Jesteś jak to słońce zawieszone w przestrzeni, które po prostu świeci. A całe życie jest tylko konsekwencją tego świecenia. Dla słońca nie ma znaczenia, co dzieje się tu na planecie. Słońce po prostu świeci, dostarcza tej energii życiu. Tak jak i ty świecisz dla siebie i doświadczenia życia, tym swoim wewnętrznym centrum wszechświata, tym centrum, tym słońcem, tym punktem, źródłem, które teraz jest w pełni otwarte i płynie, 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 płynie i świeci.
I z tą świadomością tego wewnętrznego słońca, tej bezwarunkowej miłości, która po prostu jest i doświadcza tego życia, czuj to swoje ciało. Poczuj, jak płynie w nim energia, jak jesteś obecny i uziemiony. Jesteś, który jesteś. Taki ja jestem, który jestem. A jak masz zamknięte oczy i czujesz to wszystko, to kiedy postanowisz otworzyć te oczy, spójrz na tą rzeczywistość oczyma obecności. Bądź tym patrzeniem. Teraz po ludzku uświadom sobie o tym wszystkim, co się zadziewa. I niech to doświadczenie jest obecne cały czas, nie tylko w tym momencie, kiedy kończymy medytację, ale niech będzie w każdym kroku Twojego doświadczenia tu i teraz. Jakie to uczucie? Jakie to uczucie? Pani, bardzo dziękuję, że jesteście, że mam zaszczyt przebywać w obecności Waszej, w tej przestrzeni ciszy i bycia. To Wy jesteście mistrzami tego życia. Mistrzami siebie samych.
Bardzo jestem wdzięczny Wam, mistrzowie, za to spotkanie. Wspaniałego, wspaniałego Łukasz. Pawle. Paweł już został tylko na papierze. Ale chwilę to jeszcze potrwa. Dziękuję, kochana. Taka mała zapowiedź. Po 17 lipca, niedługo ogłoszę, będę chciał zorganizować takie 4 lub 5-dniowe spotkanie z obecnością tutaj w Górach Stołowych. Na tym strychu. No, ale to właśnie muszę siąść do organizacji i po prostu termin ustalić. Znaleźć gdzieś ten kalendarz tam i wpisać wtedy. No. Fajnie, że jesteście. Pięknie, pięknie, Aniu. Zresztą ty wszystko wiesz. No dobra. Trochę sobie jeszcze posiedzę, nie chcę mi się rozłączać. Nie chcę mi się rozłączać. Jeśli macie jakieś pytania, cokolwiek się pojawia, czym chcecie się podzielić, to się po prostu dzielcie. Ja się staram z uważnością czytać te komentarze i się do nich odnosić. No, także zapraszam, jest w nocy opublikowałem kolejny filmik, w którym właśnie zapraszam do tej jedności, do tego, żeby z taką pełną mocą wypowiedzieć te słowa Jam jest. I żeby w tych słowach była pełna obecność. Także you know what to do. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo. Jestem wdzięczny. I jadę wysłać książkę na pocztę. No, pięknie. Wiem, Aniu. Madzia, cudownie. Cudownie, że puściło.
Wspaniale, że sami siebie uzdrawiacie. O, Adam. Proszę, mamy mężczyzn, jak wspaniale. Kto chce się trochę pośmiać? Ja uważam, że to jest śmieszny filmik, który nagrałem ostatnio. Lot Sokoła od kuchni. Postanowiłem, że będę robił takie trochę, że takie, żeby nie było zbyt poważnie. Żeby też pokazywać tą radość życia dnia codziennego i radość tworzenia. Wspaniale. No. To co? To nic. To nic, to nic, to nic. Kocham to robić, kocham się z wami dzielić i spotykać. Trawka miała parcie na szkło, tak. Dobra. Trzeba jechać na pocztę. Do zobaczenia. Piszcie, dzielcie się. Dzielcie się, piszcie, bądźcie. Róbcie, co chcecie. Bawcie się. Doświadczajcie. I bądźcie w tym obecni. I pamiętajcie, że to, co się otwiera podczas takiej medytacji, to jest obecne cały czas. To jest obecne cały czas. My jesteśmy obecni cały czas. To ja jest obecne cały czas. I życzę wam, żeby cały czas było obecne. W świadomości. Tej ludzkiej, waszej, naszej. No. To buziaki.